Mieszkańcy dla Sopotu. Przecież jaki napis to jest. Ależ ze mnie tłuk jest po prostu. Ale teraz już lepiej, jak powie ciszej. Tak. Teraz lepiej chyba, tak? No, dalej tak. Dalej mocno chodzi? Dobry wieczór. Witamy na kolejnym odcinku naszego cyklicznego programu Remanent Tygodnia. Dzisiejszym naszym gościem jest prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu, pani Małgorzata Tarasiewicz. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Dzień dobry. Nie powinnam panu powiedzieć. No tak, właśnie jak zwykle pozostajemy na ty. Ubytnie. Tak jest. Małgosia jest specjalnym gościem, ponieważ jest z Sopotu. Bardzo rzadko mówimy o Sopocie, bardzo rzadko Sopot przewija się w prasie i w mediach. Dlatego u nas jest szansa, aby coś na ten temat powiedzieć. Zaczniemy od opery i słuchającego lodu, który uszkodził całe poszucie dachu. No i w związku z tym związanymi chyba kosztami i, jak się wydaje, ubezpieczeniem, które albo będzie się należeć, albo nie. Nie możemy mówić o sprawie opery leśnej, dachu opery leśnej dzisiaj, jeżeli nie cofniemy się do roku 2011, kiedy to wykonawca inwestycji zarzucił, że projekt dachu opery zawiera błędy konstrukcyjne. I przez te błędy, przez spór pomiędzy miastem a wykonawcą, oddanie opery leśnej przeciągnęło się o rok i nie wiemy, jakie były ostateczne ustalenia dotyczące tych błędów konstrukcyjnych. Jednak to opóźnienie to jest dosyć poważna sprawa. Okazuje się, że ta inwestycja, która kosztowała 70 milionów, nie sprawdziła się, ponieważ teraz znowu właśnie dach zawiódł. I co ciekawsze, tuż przed tą właśnie tym wypadkiem, tym przecięciem dachu opery przez spadający, obsuwający się lód, inspektor budowlany przeprowadził kontrolę tego dachu, gdzie został zapewniony o tym, że na dachu są czujniki, które w razie czego poinformują o tym, że jest jakiekolwiek zagrożenie i że na pewno wszystko jest w porządku. Czujniki zawiodły, nie poinformowały o tym, że jest zagrożenie. Dach został zniszczony, a Urząd Miasta ani instytucja, która zarządza operą leśną, czyli BALT, nie zawiadomiły mediów, nie zawiadomiły opinii publicznej, że coś takiego się stało. Tylko dowiedzieliśmy się, Sopocianie dowiedzieli się przypadkiem, ponieważ jakiś pan tam spacerował z psem i po prostu zauważył potworną dziurę i zawiadomił media. Więc wygląda na to, że miasto chciało ukryć w ogóle ten fakt, że coś takiego się stało i że wygląda na to, że rzeczywiście nie jest to sprawa, którą będzie łatwo rozstrzygnąć, jeżeli rzeczywiście nie zadziałał sprzęt, nie zadziałały środki ochrony, które tam były zamieszczone. Więc rzeczywiście nie wiadomo, czy ubezpieczyciel będzie taki chętny i skory do wypłaty odszkodowania. A przypomnijmy, że właśnie cały remont kosztował ponad 70 milionów, no a dach też na pewno kilkanaście milionów. Czyli to było tak, 13 lutego faktycznie został ten dach rozerwany. Nie wiadomo, czy przez błąd konstrukcyjny, czy przez zaśnieżenie, bo wiadomo było, że było bardzo dużo śniegu i dosyć spore zalodzenie. Kilkanaście godzin wcześniej była kontrola powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który stwierdził, że jest wszystko w porządku. Nie dość tego, operator potwierdził mailowo bądź telefonicznie, że czujniki działają i oni na bieżąco kontrolują sytuację. Jak się okazało, nic nie miało takiego miejsca, dach się rozerwał i dopiero po kilku dniach media dowiedziały się, że coś się z tym dachem dzieje. Ja przypomnę, że koszt obsługi samej
Opery Leśnej to jest budżet w wysokości 1 000 000 zł rocznie, a dach kosztuje, wymiana całego poszycia kosztuje ponad 600 tysięcy. Tak, no to jest tragedia dla miasta, ponieważ rzeczywiście teraz na skutek pandemii nasz budżet jest w trudnej sytuacji. No więc tego rodzaju koszty są bardzo poważnym obciążeniem. No nie to co w Gdańsku, my byśmy sobie kupili ze 3 takie dachy. Natomiast mały Sopot jednak musi dbać o ten budżet i uważać na to, jak wydaje pieniądze. Szczególnie, że Opera Leśna nie przynosi zysków, a utrzymanie roczne opery kosztuje miasto około 1 000 000 zł. No ale to chyba te imprezy, te wszystkie miejskie jakby, czy opera, czy miejskie inne ośrodki, jak na przykład w Gdańsku nasz stadion, również się nigdy nie utrzymuje, zawsze się do tego dopłaca. Jeszcze chyba więcej niż do tej opery, no ale Sopot, jak mówię, jest małym miastem i tam trzeba dbać o te budżety. No jestem ciekawy, jak się to rozwiąże, w jaki sposób miasto będzie chciało te pieniądze odzyskać, czy od ubezpieczyciela, czy może też od firmy, która sporządziła ten dach, bo podobno zlecono Politechnice Gdańskiej wykonanie ekspertyzy. Tak, dokładnie. Także czekamy wszyscy w napięciu w Sopocie, jak ta sprawa się rozstrzygnie. No, obawiam się, że mogą być problemy z ubezpieczeniem, właśnie biorąc pod uwagę to, że te czujniki, o których mówiliśmy, które miały tak ostrzec przed zbytnim obciążeniem dachu, nie zadziałały. No sam jestem ciekawy, jak to będzie rozwiązane, ponieważ no, ubezpieczycielem jest zazwyczaj firma, która dba o swoje interesy i będzie pewno wszystko chciała zrobić, aby no, nie wypłacać tego odszkodowania i zwalić winę, czy może prawda, może, to, może tak rzeczywiście jest, na błąd konstrukcyjny, bądź na zaniedbanie, które operator po prostu no, zaniedbał całą operę. Czy jeszcze może tylko uzupełnię, że miasto dopłacało już kilkanaście milionów właśnie wykonawcy tego dachu, ponieważ okazało się, jak można się domyślać, że rzeczywiście były jakieś błędy konstrukcyjne, które usprawiedliwiły opóźnienie o rok wykonania tej inwestycji. Ponieważ spór był właśnie o to, że miasto oskarżało wykonawcę, że zbytnio się przeciąga to wykonanie tego dachu, natomiast wykonawca twierdził, że przeciąga się, ale nie bez przyczyny, ponieważ konstrukcja dachu jest niewłaściwa, więc tutaj to może być też przyczynek do tego, że rzeczywiście coś z tą konstrukcją było nie tak. No ciekawe, no ciekawe jest to, że to trwa blisko 10 lat. Tak jest. Jakieś kłopoty z tym dachem, nie? Bo 2011 rok to jest początek. Całe szczęście, że dach się nie zawalił w czasie jakiejś imprezy, kiedy na przykład byłby ulewny deszcz i też by nie wytrzymał, więc to i tak no możemy tak być zadowoleni. No, jak twierdzi przedstawiciel Urzędu Dozoru, on nie zgłasza to jako katastrofę budowlaną. No ciekaw jestem, co by było, gdyby rzeczywiście tam się coś odbywało i ten dach by runął, czy właściwie zerwał się podczas właśnie imprezy. Dobrze, zostawmy Na razie klimaty sopockie. Przechodzimy do kolejnego tematu. Miasto Gdańsk nałożyło na NSZZ Solidarność karę w wysokości 50 tysięcy złotych, mówiąc, że tenże związek nie respektuje zapisów uchwały krajobrazowej, która została uchwalona. Związek zawodowy tłumaczy się, że promuje miasto Gdańsk, natomiast miasto Gdańsk mówi, że jest to zaśmiecanie miasta przez nieuprawnione billboardy. Co o tym myślisz? Chcę zaznaczyć, że jestem jak najbardziej za ustawą i uchwałą krajobrazową. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby w Polsce, no i oczywiście w naszych miastach, nie panował chaos związany z umieszczaniem zupełnie absurdalnych reklam na wielkich powierzchniach, szczególnie które rzeczywiście szpecą miasto i szczególnie architekturę takich miast jak Sopot czy Gdańsk. Zwłaszcza chyba Sopot, nie? I zwłaszcza Sopot, tak.
Natomiast tutaj w tym jednym przypadku Solidarności akurat uważam, że reakcja miasta jest przesadna, dlatego że jednak Solidarność to właściwie jest tożsamość tego miasta. Solidarność zbudowała tożsamość Gdańska i w związku z tym powinno się znaleźć w uchwale krajobrazowej podjętej przez miasto, a wiem, że nie ma takiego zapisu, ale powinno się było przewidzieć, że w czasie ważnych uroczystości związanych z obchodami rocznic historycznych, których właśnie w Gdańsku nie brakuje, że należy robić wyjątek i pozwolić na tego rodzaju reklamy społeczne. To nie jest reklama komercyjna, tam nie wisiały wielkie majtki na przykład, albo staniki, które miały zostać sprzedane w jakiejś firmie czy jakimś sklepie po dużych cenach, tylko rzeczywiście było to upamiętnienie bardzo ważnej dla mieszkańców i całego miasta rocznicy. Że to nie jest tak, bo rzeczywiście mamy 40-lecie powstania Solidarności, ale to nie jest tak, że miasto po części jakąś wojnę prowadzi ze związkiem zawodowym, ponieważ też na samym początku pani prezydent Dulkiewicz nie pozwoliła ustawić wystawy, którą organizował IPN przed pomnikiem poległych stoczniowców. I w tej chwili mamy sprawę nałożenia kary 50 tysięcy złotych. Moje zdanie oczywiście jest takie, że związek powinien zapłacić, powinien jednak unieść się honorem i zapłacić i to zrobić. Nie powinno być tych wyjątków, ale te wyjątki też były, ponieważ podczas wyborów prezydenckich w Polsce był billboard we Wrzeszczu pana Trzaskowskiego i nie wiem, czy tam kara została pobrana, czy nie została pobrana, czy właściwie to zrobił ktoś z ukrycia, nie mam pojęcia. No i stąd moje pytanie, czy jeśli ukara się taki związek zawodowy, czy również wszyscy inni powinni być karani, czy też pobłażliwie powinni na to wszyscy spojrzeć? No w oczywisty sposób powinni być karani wszyscy. I jeżeli miałabym robić wyjątek, to właśnie dla związku zawodowego, a nie na pewno nie dla polityków w trakcie kampanii wyborczej. Tutaj jest też taka kwestia, że już abstrahując od reklam, które właśnie uderzyły w Solidarność. Wydaje się, że również w Sopocie jest taka niechęć do osób, które były represjonowane w czasie komunizmu, do byłych działaczy, w tym działaczy Solidarności, dlatego że właśnie dzisiaj prezydent Karnowski odrzucił petycję w sprawie zapewnienia nieodpłatnych miejsc parkingowych dosłownie kilkunastu osobom, które były ofiarami reżimu komunistycznego, które są uznane za osoby, które doświadczyły represji w czasach komunizmu. I nie widzę powodu, dlaczego te osoby nie miałyby, właśnie tych kilkanaście osób, z których być może nie wszyscy nawet mają samochody, nie miałyby korzystać z takiego symbolicznego uhonorowania przez miasto. Ale prezydent z całą stanowczością odrzucił właśnie taką petycję, więc to mnie dziwi. Dlatego tak, jakby nie docenia się tego, że w Gdańsku, tutaj mówię szeroko Gdańsk, Sopot razem, tak. W mieście wolności i Solidarności, jakby tych działaczy Solidarności w jakimś sensie się nie widzi jako jednak osób, które powinny być jakoś bardziej uhonorowane, docenione. Znaczy mi się wydaje, że to jest jakaś wojenka Sopotu i Gdańska z Solidarnością, bo te miasta są bardzo blisko, też są bardzo blisko prezydenci tych miast. Zawsze się ich widuje wspólnie deklarują różne sprawy przed halami sportowymi, mówią tym samym głosem. Także tam, gdzie jest pan Karnowski, tam jest i pani Dulkiewicz. No, wydaje się, że jest to taka rozgrywka polityczna, gdzie rozgrywa się właśnie w ten sposób i tak naprawdę chyba dzieli społeczeństwo, no bo przecież co ci ludzie, ci działacze starzy, którzy w tej chwili mają dużo lat,
zawinili i są w tej całej wojence z panem prezydentem. No oczywiście, to myślę, że Sopot i Gdańsk, że ustalają wspólnie takie działanie, że to nie jest tak, że tutaj Sopot wystąpił samodzielnie właśnie z tym, że nie udzieli takiego, nie wykona takiego symbolicznego gestu w stosunku do osób z opozycji dawnej. Być może no, przestraszyli się, że a co jeżeli w Gdańsku też będą chcieli mieć te miejsca parkingowe i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu nie, moim zdaniem nie można traktować jednak dorobku Solidarności ludzi, którzy przyczynili się do tego, że mamy w tej chwili wolność, jak osób, które są takim piątym kołem u wozu, że ich potrzeby trzeba lekceważyć, że nie można uhonorować ich działań, tylko właśnie należałoby wykonać choćby takie symboliczne gesty. Zwłaszcza, że i jeden prezydent, i pani prezydent za każdym razem mówi o tej Solidarności i dziedzictwie Solidarności. Dobrze, przechodzimy do następnego tematu. Chyba wracamy do Sopotu. Centralnie tam też troszkę Sopotu żeśmy liznęli, ale w tej chwili powracamy do Sopotu, do zabudowy plaży w Sopocie. Ja tego tematu zupełnie nie znam, ponieważ mamy w Gdańsku bardzo duży problem z pasem nadmorskim. Podejrzewam, że w Sopocie to trochę inaczej wygląda, bo cały pas nadmorski jest w Sopocie chyba zabudowany już, prócz tej części północnej. Natomiast w mieście on jest już maksymalnie zabudowany, ale tam jest chyba sprawa zabudowy i wtargnięcia inwestorów na plażę. Tak, tutaj nie mówimy o samym pasie nadmorskim, tylko mówimy o plażach i wydmach. I warto zaznaczyć, że plaże sopockie i wydmy w przeciwieństwie do plaż i wydm w innych miastach, także w Gdańsku, są własnością gminy. To jest ewenement na skalę całego kraju, całego naszego wybrzeża, że właśnie Sopot jako chyba jedyny ma plażę na własność. Także może je sprzedawać, dzierżawić, może robić z nimi wszystko. Czyli taka samowolka właściwie może być. Tak, może, tutaj oczywiście musi to uzgadniać z Urzędem Morskim, ale jako właściciel ma właściwie tutaj wiodącą rolę. I dlatego ta sytuacja jest tak niebezpieczna, ponieważ obawiamy się, że plaże mogą i wydmy mogą zostać sprywatyzowane. I jak mogłoby to zostać zrobione? Na przykład obawiamy się, tutaj są pewne przesłanki ku temu, że miasto stworzy partnerstwo publiczno-prywatne z kilkoma restauracjami, hotelami, tworząc firmę czy tworząc inwestycję, która będzie nazywała się ośrodek czy centrum wypoczynkowo-turystyczne. I miasto wniesie do tego projektu właśnie plaże. I tym samym przekazując te plaże spółce, okaże się, że te plaże już przestają być naszą gminną własnością, tylko że właściwie można nimi spekulować, można je sprzedawać, podnajmować i tak dalej. I to byłby oczywiście już pierwszy tragiczny krok do tego, żeby plaże zostały własnością prywatną i przedmiotem spekulacji, co niewątpliwie by się stało, ponieważ mówimy tutaj o plażach w okolicy Grand Hotelu i Sheratona, czyli w niezwykle atrakcyjnym miejscu. Chyba najbardziej atrakcyjnym. Spektakularnym miejscu, bo zawsze wszystkie zdjęcia są robione w tym miejscu. Tak jest. I więc można sobie wyobrazić, jak droga byłaby ziemia, jak drogie byłyby te wydmy i plaże w tym miejscu. W tej chwili obraduje komisja Rady Miasta, która bada wnioski, w tym także wnioski inwestorów dotyczące zabudowy plaż. Toczy się niejako taki dialog poprzez Facebook z prezydentem, który twierdzi, że nie zostanie zwiększona liczba nowych budynków na plaży. Natomiast to, co my mówimy, to jest nie szkodzi, że to nie szkodzi, że nie zwiększy się liczba, ale te budynki, które już są, się zwiększą. Dlatego, że planowane jest na przykład powiększenie jednego, podwyższenie
jednego z budynków do 15,5 metra, czyli to są cztery kondygnacje. No tak. Inne dwa budynki miałyby być podwyższone o jedno piętro, a wiele budynków, jeden z hoteli, planuje dobudowę 400-metrowej restauracji na Wydmie. O. Więc tutaj jakby rzeczywiście ta ilość nie musi się, liczba nie musi się zwiększyć. Mhm. Ciągle będzie powiedzmy 50 budynków, restauracji i budynków, tak, ale jeżeli część z nich po prostu wypączkuje na boki i do góry i w tym momencie okaże się, że no, rzeczywiście to będzie już zabetonowane w dużo większym stopniu. No a druga sprawa to jest to, o czym mówiłam, właśnie to niebezpieczeństwo prywatyzacji. Czyli konsultacje trwają na Facebooku, tak? I właściwie na tym się prezydent skupia, a tak naprawdę chyba nie wiem, czy w jakiś sposób inny te konsultacje chce przeprowadzić, czy tylko to mają być takie, no ja to nazywam przepychanki facebookowe, czy będzie jednak próbował z mieszkańcami, bo chyba głównie z mieszkańcami powinien się konsultować, przeprowadzi takie konsultacje. Znaczy prezydent chce konsultacji. Chce konsultacji, dlatego, tak? Że z doświadczenia Sopockiego wynika, że konsultacje to jest po prostu ściema, to jest farsa i fikcja. A to w Gdańsku też tak mamy. Dlatego, że ja uczestniczyłam właściwie w prawie wszystkich konsultacjach od wielu lat. No i nagle znajdujemy się na sali, w której widzimy wszystkich praktycznie urzędników, którzy dostali prikaz, żeby po prostu się stawić i konsultować. Widzimy ludzi z zarządów spółek miejskich, widzimy rodziny i krewnych urzędników i tak dalej. No oczywiście mieszkańcy przychodzą w jakiejś takiej mniejszości, ponieważ na przykład nie wierzą, że to w ogóle jeszcze ma sens. Albo z jakiegoś innego powodu, bo na przykład nie czytają strony Urzędu Miasta i nie patrzą na BIP-ie, kiedy rzeczywiście się odbywają te konsultacje, tak. I nikt ich tak specjalnie nie stara się, żeby ich zawiadomić. I w tym momencie na konsultacjach entuzjastycznie po prostu są wszystkie pomysły witane, wszyscy są zadowoleni i potem triumfalnie prezydent ogłasza, tak, konsultacje się odbyły i proszę bardzo, jednak mieszkańcy chcą, tak, żeby tutaj te budy na plażach były. Czy będą to szerokie konsultacje pośród urzędników Urzędu Miejskiego? No, bardzo ciekawa koncepcja, to bardzo fajne jest. Ja jeszcze mam pytanie, bo powiększają plaże, znaczy powiększają budynki wokół, wzdłuż plaży i na plaży. Ale takie przypadki chyba już były w Sopocie, kiedy niektóre lokale zawłaszczały tam plaże, nie wiem, czy zawłaszczały, czy dzierżawiały. To był bodajże Koliba w Sopocie. Miała część plaży i takie małe molo sobie tam zbudowali. Ale ja nie wiem, czy oni nie mieli prawa tego, tak, zrobić. Znaczy, bo pewno tak, tylko że w tej chwili może być to na wielką skalę. Tak, teraz ma to być na wielką skalę. Bo wyobraźmy sobie takiego Sheratona czy Grand Hotel, który będzie chciał no wyprowadzić tą część plaży, to co widzimy często na zachodnich hiszpańskich czy francuskich plażach, gdzie mamy zajętą plażę przez leżaki i właściwie nikt nie ma tam prawa wstępu. Dokładnie. Można jedynie sobie przejść brzegiem i tylko tyle, bądź nawet nie przejść, a trzeba uiścić opłatę jakąś. Znaczy w tej chwili rzeczywiście już restauracje niektóre i hotele grodzą takimi sznurami. Tak, tak. Tutaj właśnie część wydzielają dla swoich klientów. No mam nadzieję, że to właśnie nie będzie się poszerzało. Natomiast w tych wnioskach, które w tej chwili są rozważane przez Komisję do spraw rozwoju i urbanistyki, jeden z hoteli chce powiększyć właśnie taką swoją, to jest swój wybieg na plaży, enklawę, tak? A drugi z nowo powstałych hoteli chce w ogóle ją wybudować od nowa. To ja rozumiem, że być może rzeczywiście to będzie ten jedyny budynek, który nie dostanie zgody, no bo skoro liczba ma się nie zwiększać, ale rzeczywiście każdy hotel po prostu chce część plaży dla siebie wygospodarować. No tak, no rzeczywiście jest to atrakcyjne miejsce. W lecie zwłaszcza. Ja powiem szczerze, że ja nie przyjeżdżam w lecie do Sopotu, bo nie ma sensu. Tak, nie ma sensu. Ja przyjeżdżam do Sopotu wtedy, kiedy jest tam spokój, kiedy nie ma tego całego gwaru. Zresztą też z Gdańska uciekam, bo to też jest bez sensu siedzieć tutaj w lecie i się tutaj kisić.
Jeżeli mogę coś jeszcze dodać, bo dla nas jest jako działaczy, jest bardzo ważne, no i dla mieszkańców, bardzo ważne, żeby północna część plaży, ta jedyna, która została jeszcze stosunkowo nienaruszona. No tam jest las też. Tak, tam gdzie jest Park Północny. Tak, tak, tak. To żeby tam rzeczywiście tego już nie ruszać, bo tam są odtworzone wydmy, tam jest ten potok z Felinia, który rzeczywiście wygląda wspaniale, jest, nie jest przez prezydenta wpuszczony w rurę i wyprowadzony w głąb wód Zatoki, tylko rzeczywiście jest pokazany taki, przy granicy z Gdynią. To jest na granicy z Gdynią. I właśnie to nas najbardziej przeraża, że zakusy deweloperów i tych restauratorów i tak dalej właśnie idą w tamtym kierunku. Bo jeżeli tamta część zostanie już zniszczona, tam jest nawet pomysł, żeby zbudować drogę dojazdową. Więc to już jest przerażające, ponieważ to byłaby droga, która by była, naruszyłaby Park Północny, więc to byłoby już rzeczywiście tragiczne. No ja się im nie dziwię, no to piękne miejsce jest. Tak jest, i ile można zarobić. Wjechać tam samochodem, no cudowna sprawa. I ile piwa można sprzedać. Ile piwa można sprzedać. Tak, można też do Gdyni się przejść przy okazji. No ciekawe. Dobrze. Mamy jeszcze jeden taki temat, właściwie krótki, bo też właściwie nie wiem, co się dzieje w Sopocie w tej dziedzinie. No bo w Gdańsku to mamy ogromne problemy ze śmieciami. Jak to wygląda w Sopocie? Czy tam rzeczywiście są te problemy porównywalne z Gdańskiem, czy troszkę lepiej to funkcjonuje tam? Może jest mniej tych problemów ze śmieciami wielkogabarytowymi i śmieciami wokół śmietników, czy jak to wygląda? Czy ja właśnie konsultowałam przed naszym programem z różnymi osobami tę kwestię i nie ma w Sopocie aż takiego problemu, aż na pewno nie ma teraz, kiedy nie ma turystów. Dlatego, że rzeczywiście te problemy się pojawiają, ale dopiero latem, kiedy ludzie, którzy korzystają z najmu krótkoterminowego, nie chce im się iść do śmietnika, to wyrzucają do koszy na śmieci po prostu swoje śmieci. Poza tym plaże są też okropnie zanieczyszczone, ale teraz, kiedy są właściwie sami mieszkańcy, tego w ogóle nie zauważamy. Rzeczywiście Zakład Oczyszczania Miasta. A jaki Zakład Oczyszczania Miasta? Gdański czy gdyński? My obsługuje? Mamy sopocki. Sopocki, tak. Także to wydaje mi się, że można ich pochwalić. Jest rzeczywiście to bardzo fajnie. Czysto w tej chwili. To dopiero problemy, tak jak mówię, się zaczną latem. Oni po prostu nie nadążają widocznie wtedy z tym sprzątaniem. No i na plażach też rzeczywiście turyści pozostawiają tak straszne ilości śmieci, że nawet może się nie trzeba dziwić, że nie nadąża się tego sprzątać. Faktycznie w Gdańsku jest też spowolnienie spowodowane pandemią. Natomiast kwestie śmieciowe są takie, że te śmieci w dalszym ciągu wszędzie są i śmietniki są wręcz zdewastowane bądź przykryte różnymi. Widziałam na filmie to bardzo różnymi rzeczami. W lecie jest bardzo podobnie. Ten problem jest nierozwiązywalny u nas od wielu lat. Jeden prezydent, drugi prezydent obiecywał, że coś się zmieni, no ale chyba się nic nie zmienia. Coraz więcej wszyscy płacimy za wywóz śmieci, a tych śmieci mamy coraz więcej. Ja dziękuję Tobie za dzisiejszą wizytę. Mam nadzieję, że jeszcze o Sopocie porozmawiamy. No ja również. Myślę, że nie będzie się tam dziać coś spektakularnego, a będzie tam po prostu fajne miejsce do życia i o tym byśmy chcieli też porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.